Jutfam, witam Was ponownie na moim kanale New Day, New Blessings. Jest godzina 4:29, więc jest mega wcześnie. Jest ciemno. Ogólnie nie wiem, co chciałam Wam pokazać, bo nic nie widać. Normalnie nie wstawałabym o tej porze na wakacje, ale dzisiaj czeka mnie lot balonem. No nie mogę się doczekać. Ogólnie jestem tutaj z klubem podróżników soliści, także oni organizują całego tego tripa i organizują najróżniejsze atrakcje w najróżniejszych miejscach na świecie. Więc jesteśmy teraz w Maroko. Dzisiaj właśnie będziemy mieli lot balonem, warsztaty kulinarne i jeszcze zobaczymy, co zorganizowali. Także ja jestem bardzo tego ciekawa, ale dzisiaj oprócz tych atrakcji i doświadczeń zobaczycie, co dokładnie jem w Maroko, czyli to będzie takie what I eat in a day wersja marokańska. Ja jestem ciekawa tego, co dzisiaj wyląduje na moim talerzu. Wiem, że będą warsztaty kulinarne, wiem, że nauczymy się tego, jak przyrządzać tajin, ale oprócz tego niespodzianka. Także ja na pewno na tych wakacjach nie zamierzam bać się jedzenia, nie zamierzam bać się eksperymentowania z jedzeniem. To będzie epicka podróż. A może szybka zmiana outfitu? Dobra, jest inna chusta. Jest chusta na głowie. Am I loving it? Dobra, chyba jest okej. Pierwsza kawa. Co prawda jest tycia. No, tak można zacząć dzień. Cheers. Jest część ekipy. Poznajcie Łukasza. Dzięki niemu tutaj dzisiaj jesteśmy. Poznajcie Fabiana, Świra i wideografa. Poznajcie Szymona, słodziaka i kolejnego wideografa. Słodziaka? A tutaj mamy Antkę! Super, i w ogóle by nie słychać, jak coś mówię, bo jest tak głośno. Pancakes. It's made Moroccan. From Moroccan. It's Moroccan. Is it pancakes. From wheat? Moroccan pancakes. Yes. Wheat. Everything is from wheat. Okay. This is called misam. But this is egg. This is so egg. This is misam. Misammen. What? Misammen. Misammen. This one with the honey. So this with honey and olive oil. Oh, są jajka, super. Thank you. Wróciliśmy już do willi. No i tak sobie siedzimy, chillujemy. I jak chodzi o śniadanie, śniadanie było dobre. Trochę brakowało mi tych warzyw, ale jestem tutaj, żeby próbować kuchnię marokańską. Tylko próbowałam właśnie ten makhamet. My sami? Mogę powiedzieć, że był bardzo dobry. Smakował trochę jak taka tortilla zmieszana z takim francuskim ciastem, ale na słono. Mam nadzieję, że dobrze to opisałam. Bardzo dobre, jeżeli nie próbowaliście, to polecam. Warsztaty kulinarne odbędą się za, nie wiem, za jakieś 2 godzinki, coś w tym stylu. Wiem, że będzie na pewno zabawnie, bo będę je robiła z malwiną. Wiem, że kuchnia marokańska jest bardzo aromatyczna. Wczoraj po raz pierwszy właśnie spróbowałam tego tajin i był bardzo wyrazisty. Mięso było takie, rozpływało się w ustach. Także mam nadzieję, że dzisiejszy tajin wyjdzie dokładnie tak, a nie będę musiała wycinać tych wszystkich scen i udawać, że to się nigdy nie wydarzyło. Ale jak macie jakieś pytania, to ładujcie. Oliwki wydrylowane. Yeah, without inside. And what else? Vegetables. What kind of vegetables do we have? Okay. Pomidorek, marcheweczki, papryka, cukinia, taka piękniutka, malutka. Ziemniak. Welcome to Poland. Okazało się, że jest to regularna, zwykła pyra. A lot of potatoes in Poland, you know. We are famous for behaving like potato. Cebula. Okay, dobra. Behaving like cebula też. Yeah. Teraz trzeba się zabrać do roboty.
Oh my goodness! Postawili wodę przy mnie, ja już zaczęłam swoją pić. Ja bym się kolki. Ja myślałam, że jest do picia. Tak głodni i w ogóle. I to jest ostatni posiłek na tym wyjeździe. Dobra, nie było, nie? Lejemy. Lejemy. Szklaneczka. Yeah, one glass. No, half. Oh no! A to dobrze, bo mi już zostało half. Ty nie możesz, ja najpierw robię, ja najpierw robię, no, wiesz? Widzicie? Tak właśnie wyglądają nasze warsztaty. Tak wygląda nasz cały dzień tak naprawdę, ale na Instagramie to nie zobaczycie. Rozjechała się chyba, cała ta kompozycja u mnie. O Jezus, też całą wlam. Czyli na średnim ognie, tak? Okej. I jak za dużo, to niezdrowo, wiadomo. Więc na stóweczkę, na pół godziny i to się samo pięknie zrobi. Dobra, teraz patrzcie na to. Ja was biorę i idziemy do kuchni, która jest tak zajebista, że gdzieś się to nie zabije z tego. Arcydzieło. Po kolei, każdy z jedną ręką. O kurde, powiem wam, że to znaczy nie jest ciężkie. To jest trzymające tylko jedną ręką. Czuję, że to jest taki mini trening. Poważnie, co nie? O. Ale piękna kuchnia. Ogólnie dowiedziałam się, że nazwa tajin bierze się z naczynia, w którym jest przygotowywane, a nie z samej potrawy. Fun fact. Jest chlebek z patelni znowu. Plus mamy tutaj tajin. O, ale super! Wydaje mi się, że to jest ten, który zrobił ten Łukasz. On dał więcej pomidorów. Czyli jagnięcina plus warzywa. Słuchajcie, to było przepyszne. Ja i Malwina się po prostu zachwycamy naszymi potrawami i tym, że byłyśmy w stanie coś takiego zrobić. Poważnie. Ja w to nie wierzę i naprawdę mam teorię spiskową, że panowie podmienili nam tajiny na takie dobrze zrobione. Rewelacja. Jeżeli będę w stanie obwzorować to w Warszawie, to zaprosisz mnie na obiad. Zaproszę cię na obiad. Wyruszyliśmy na krótką wyprawę. Przejdziemy się tutaj po placu. Pozwiedzamy trochę plus. Właśnie zahaczymy o zachód słońca. A potem pójdziemy jeść, więc zobaczymy, co dzisiaj będzie na kolację. Na samym placu rozkładają jedzenie. Nie wiem, czy... A widzę, że chyba jest. I Gemma Elf nasunie generalnie z suków, czyli ze straganów. Głównie to jest sok pomarańczowy wyciskany. To sobie spróbujemy. Są ślimaki, jest jedzenie, dużo się dzieje. Pojedziemy po placu, wejdziemy na rooftop, na zachód słońca, a później pójdziemy sobie jeszcze w Medynę i zobaczymy wieczorny Marrakesz. Right? Let's go! Let's go, guys! Ekipa! Marrakesz! Czy to głosy pozytywni? Nie, czy dobrze rozpoznał? Pierwsi reprezentanci. Powiedz im, czym są głosy pozytywni? To jest ruch, który uwalnia wszystkie głosy, które siedzą w każdym człowieku. To jest ruch dla śpiewania w każdym swojej tonacji, każdy po swojemu, po prostu tak jak... Akceptujemy wszystkich! Akceptujemy każde ciało, akceptujemy każdy głos. Oh my goodness. Tego nie akceptujemy. Czekamy na wasze zgłoszenia, akceptujemy poważnie wszystkich. Nie musicie być super śpiewakami, ok? I te standardy pięknego głosu, chcemy je przełamać. Kto nam powiedział, że mój głos nie jest fajny? Nie? 26, późny 26, szaszłyki, krowicki, kuskus baziba, herbata za darmo. Golden hour! Słuchajcie, jeden typ mnie nazwał Nicki Minaj. Nie wiem, czy powinnam się cieszyć, czy smucić. Dajcie znać. Ty jaki osi chcesz? Ja chyba... Pomarańcza czy mix? Okay, mix? This is for you, bro. Dobra, pomarańcz i co? For you, yes. Pomarańcz, mandarynkę. Mango, wow. Yes, mango. Patrz, jakie oni mają tutaj piękne mango. Yes, I have. Mango with orange or just mango? Okay, there's no sugar. Okay, but just mango or better the mango with orange? Mango, this one? With orange. With orange? Okay. Yes, two, yes. Fresh?
fresh. Okay, okay, okay. Fresh, okay. Okay. Can I come there? Ananas. Oh, ananas! 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 Juice from Poland. You like ananas? Yeah. From Głosu Pozytywni. Ananas from Głosu Pozytywni. Jakie emocje! I teraz mam pyszny soczek. Mhm. Mm. A to był dobry wybór. Przepyszne mango. Kto robi najlepszy sok w mieście? Wujek Łukasz. First video. Kaktusik. Wow. Nie wiem, jak się za to zabrać. Całość. O, czekaj, czekaj, żeby była. Gdzie? Nie chciałem. No? Coś pomiędzy. It's very good, this is tomato. Awokado zmieszane z granatem. Dziwny smak, nie jest takim mdłe. A mam chdy, gdy trzeba zjeść. Jest bez kamer. Gdzie gryza? Trochę kiwi. Konsystencja takie peski też, nie? Mówię, porównałam do awokado przez to, że jest takim mdłe trochę, nie? Trebre z wyrazu. So we need to wash this. Is it made out of this potato cakes, potato? Potato. I have some mixed kebab. I have some lamb, chicken, beef, sausage, mixed kebab. Mixed kebab. Show me in the order. Starting there. Show me what you have. Show me. Here, with the right. Sausage. This beef. Beef. Chicken. Another chicken. Chicken with spices. Potato cakes. Eggplant, aubergine, paprika. Dobra, właśnie zaciekawiło mnie to ala tasty!